Państwa, Radio Tok FM Euro. Dzień i noc nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I mamy bardzo dużo takich złych wiadomości, że zupę gotują z cebulą. No bo to jest taki zwyczaj, proszę Państwa, moherowych u katolików, że gotują zupę i w zupie cebula. Także proszę Państwa, jak ktoś chce na wymioty, żeby go wzięło, to niech sobie cebulę rozpływającą, roztaką waloną w zupie niech je, no bo Mareczek na Pradze Południe, jako mieszkaniec Pragi Południe, z Karczewa pochodzący, no to przecież to nie musi być wioska, ten Karczew, niech będzie to stare bardzo miasto pod Otwockiem, ale on uwielbia i te zupy gotuje z cebulą, nie zawsze to robił, ale chcąc się podszywać pod różne tam jakieś baby, to cebulę wrzuca do zupy. Ja mówię, po co facetowi wrzucać cebulę do zupy? Ja mówię, wystarczy, słuchaj, miałam za placem Szembeka takiego faceta, który nie miał dzwonka tak samo jak i ty. Nic nie działa, bo to wiadomo, że on ciągnie za te druty, to się rwie, no to i nic potem w skutkach wcale nie chce działać. Telefon, to znaczy dzwonek do domu. Ja wczoraj barabaniłam, dziad się nie odzywa, bo to przecież głuche jest. A poza tym nie ma wyobraźni, jakby nie pamięta, że ktoś do niego idzie, że on powinien tutaj mieć te drzwi na oścież otwarte i że powinien czekać. No to dzisiaj też ten dzwonek nie działał, ale wiecie Państwo, ta cebula w zupie to całkiem jest niepotrzebna i moherowi to robią. Czyli tak, cebula w zupie, ale chodzi o to, że na wymioty to bierze. Człowiek jak kawałeczek tej cebuli mu się dostanie do gardła, to na wymioty. Także proszę Państwa, Ewka Laskowska powiedziała, że nie jest zadowolona z tego, jak on przyprawia Mareczek pieprzu, miliony ton pieprzu, takich rzeczy ostrych, że ona nie może tego, jak to mówi główna, jeść. No ale on najlepiej gotuje, on jest najmądrzejszy, głupiochytry najmądrzejszy i dzisiaj też to już dawał do zrozumienia. Także wiecie Państwo, jak wzięte to jest z przytułka, niedopieszczone, no to potem to się tak odbija w życiu, że jak zobaczył, że ludzie w świecie normalnie żyją, w normalnych domach, no to on dokucza tym ludziom, że on ma najlepsze, on ma naj i że on też jest naj. Czyli każda moherowa mysz swój, proszę Państwa, ozor chwali.